dzięki zgłoszeniu przez mieszkańca, który przyjeżdżał obok urzędu gminy i bardzo szybko zareagował, udało nam się opanować ognisko pożaru w fazie wstępnej. Natomiast bez wątpienia, gdyby ten pożar się rozwinął, to straty byłyby bardzo duże. Mam tu na myśli chociażby dwa samochody, które były tutaj zaparkowane w garażu. Oprócz zaparkowanych samochodów w garażach były przechowywane nowe urny do głosowania oraz inne mienie należące do gminy. Na miejscu ogień ugasili miejscowi strażacy z OSP. Konieczne było też wezwanie jednostki z Jawora zaopatrzonej w kamery termowizyjne. Jednostka nasza została zadysponowana tutaj na miejsce zdarzenia, aby naszymi kamerami termowizyjnymi sprawdzić ścianę budynku. Budynek po sprawdzeniu okazał się bezpieczny. Nasze działania polegały na przeglądnięciu ściany w różnych miejscach, gdzie wychodził dym za elewacją. W tej chwili obecnie patrzymy, czy będzie ogień się rozwijał. Prawdopodobnie będziemy jeszcze zrywać elewację, ocieplenie budynku, żeby dalej prowadzić działania, sprawdzić kamerą termowizyjną. Obiekt był monitorowany, a sprawą zajęła się policja. Funkcjonariusze wezwani byli też do płonącego zboża na terenie gminy Mściwojów. W niedzielę podczas prac na polu zapalił się kombajn. Kłęby dymu były widoczne z odległości kilku kilometrów. Co było bezpośrednią przyczyną ognia? Awaria maszyny, pękła kosa, duże tarcie, iskra, zajęło się kawałek kombajnu, header. Ugasiliśmy gaśnicą, resztę poszło zboże, nie daliśmy rady. Straż dopiero nam ugasiła, 7 ciężarów pszenicy gdzieś spłonęło. Będzie strata, czy ubezpieczone było? Nie, jest ubezpieczone, ale strata jest zawsze. W związku z trwającymi żniwami oraz występującymi bardzo wysokimi temperaturami apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas zbioru plonów. Strażacy przypominają też o konieczności posiadania sprawnych gaśnic.